Witam Państwa. Mam nadzieję, że mnie już widać i słychać. Nie mam takiej pewności, ale mam nadzieję, ostatnio miałem opóźnienie dwie minuty. To tak to po prostu się mieli na tym Facebooku. Tak więc mam nadzieję, że już mogę zaczynać. Dzisiaj temat kompletnie inny. Przedtem analizowaliśmy takie tematy związane z metabolizmem, z otyłością i prawda, kwestiami takimi odpornościowymi. Natomiast teraz temat już jakby zupełnie z innej beczki, ale temat, który bardzo interesuje, zwłaszcza posiadaczy dzieci przedszkolnych bądź wnuków, które chodzą do przedszkola, bo to jest taki chyba najbardziej narażony na pasożyty jelitowe segment rynku, czyli po prostu to są osoby, które najczęściej chorują, bo pasożyty jelitowe to są takie organizmy, które przenoszą się bardzo łatwo drogą pokarmową, a jak Państwo wiecie, dzieci wiele wkładają do ust i z nich wyjmują, potem wkładają następne i tak dalej, i tak dalej. Stąd też przedszkolaki to jest taka grupa wiekowa, która najczęściej ma do czynienia z chorobami pasożytniczymi. Najczęściej dzieci przedszkolne chorują na owsicę. Samice, konkretnie owsików, jak wydostają się z organizmu przez odbyt, a tak właśnie się wydostają, one są wypełnione całe, można powiedzieć, jajami i te jaja rozsiewają. Oczywiście takie wydostawanie się objawia się u dzieci z świądem, z swędzeniem, dlatego też kiedyś napisałem taki artykuł: Owsiki wychodzą nocą, i rzeczywiście tak jest. Dzieci się wtedy drapią intensywnie. I to jest bardzo, bardzo charakterystyczny objaw związany z pasożytami jelitowymi, z owsicą. Ten świąd jest też niestety, może być konsekwencje kolejne, mianowicie takie, że dojdzie do zakażenia dróg moczowych, dojdzie do, jeżeli to są dziewczynki, do zakażenia pochwy. Nie myślicie Państwo, że to tylko dotyczy dzieci, ta choroba. Otóż te jaja są tak małe, że unoszą się w powietrzu z kurzem i my wdychamy. Dorośli wdychamy te jaja i niestety też się infekujemy. Dlatego leczenie owsicy to jest, proszę Państwa, zarówno leczenie dziecka, jak i leczenie rodziny, która z tym dzieckiem mieszka, bo to dziecko jest w stanie zainfekować cały dom, bądź też osoby, które w tym domu bywają. Zatem pamiętajcie, że to nie jest tylko i wyłącznie leczenie samego dziecka. Drugi taki częsty pasożyt, już oczywiście mniej częsty niż owsica, to jest glista ludzka. Glistnica występuje, tutaj taki schemat Państwo widzicie na ekranie, ja po to go narysowałem, żebyście Państwo byli świadomi, że na każdym etapie bytowania glisty, jaj tej glisty bądź larw w naszym organizmie, nasz organizm odpowiada w troszkę w inny sposób. Zwróćcie Państwo uwagę, jak skomplikowane są ścieżki, którymi podąża glista w naszym organizmie. Więc zarażamy się poprzez kał, który zawiera jaja. I to jest, choćby nieumytymi rękami jemy coś, bądź też zjadamy jakieś warzywa, owoce, które mają kontakt z kałem, i już wtedy jesteśmy w stanie się zarazić. Więc z jamy ustnej jaja dostają się przez przewód pokarmowy do dwunastnicy. Tam dochodzi do rozwoju z jaj larw, i te larwy przez jelito cienkie przedostają się drogą żyły wrotnej do krwioobiegu, przez wątrobę, serca, dostają się do płuc. Tak krąży krew w naszym organizmie i dostają się do płuc. Cóż się dzieje wtedy? Wtedy pojawiają się już pierwsze takie niepokojące objawy, bo przez sieć naczyń włosowatych dostają się do pęcherzyków płucnych,
a potem wykrztuszamy te prawda, larwy do nosogardzieli i połykamy ponownie. Czyli już na tym etapie mogą pojawić się objawy. Zaraz będę o nich zaraz mówił, dlatego też tylko na razie tę drogę Państwu pokazuję. Czyli usta, dwunastnica, żyła wrotna, wątroba, serce, płuca, z płuc ponownie to wraca do przewodu pokarmowego, już w postaci larwalnej. Tam dojrzewa taka glista w jelicie i tam sobie żyje od 6 do 12 lat w przewodzie pokarmowym, miesięcy w przewodzie pokarmowym w jelicie. No i oczywiście produkuje kolejne jaja. Czy to jest częste zachorowanie? No, proszę Państwa, 1 miliard ludzi jest zarażonych glistnicą. 20 tysięcy przypadków śmiertelnych w skali roku. No, to robi wrażenie. No, może nie jest to pasożyt tak strasznie częsty w naszym szerokości geograficznej, bardziej Afryka, Azja Południowo-Wschodnia, ale szczególnie Afryka, subkontynent indyjski, tam ta glistnica jest częsta i potrafi ta glista bytować w jelitach przewlekle, bo jedna część jest już rozwinięta i sobie dojrzewa, a druga po prostu jest w trakcie rozwoju. Zobaczcie Państwo, jakie objawy glista może wywoływać. Mogą być odczyny alergiczne, mogą być problemy związane z zapaleniem płuc. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego tak się dzieje, że ona bytuje w płucach, bytuje w drogach oddechowych i może tam dawać objawy alergiczne, objawy astmatyczne i objawy zapalenia płuc. Może się, jak się przedosta do przewodu pokarmowego i tam rośnie, mogą być bóle kolkowe. Może taka glista umiejscowić się na przykład, zawędrować do dróg żółciowych i mamy żółtaczkę. Może być zapalenie trzustki, tam też może się przedostawać. Mamy też w czasie migracji, gdy ona tak się przenosi drogą krwi, wtedy mamy objawy gorączki, dlatego że organizm reaguje. No to jest pasożyt. Organizm reaguje stanem zapalnym. Jeżeli mamy długo i dużą ilość tych glist w naszym organizmie, możemy mieć zespół złego wchłaniania. To jest też częsta przyczyna niedożywienia u dzieci afrykańskich. Nie tylko dlatego, że nie mają co zjeść, ale dlatego, że co zjedzą, to zeżre im ta glista. Dlatego też po prostu no, to jest poważny problem. Są też rzadkie objawy glistnicy, takie może rzadkie. No. Zdarzają się tiki nerwowe, zdarzają się wzrost prawdopodobieństwa napadów podaszkowych u dzieci mających epilepsję. To są bardzo, bardzo takie odległe, wydawałoby się, objawy, ale jednak takie trzeba brać pod uwagę w pewnych sytuacjach. Kolejny pasożyt, lamblioza. Lamblia jest bardzo popularnym pasożytem. Jest pierwotniakiem, który żyje w naszych jelitach i po prostu czasami nie daje żadnych objawów. Ale pamiętajcie Państwo, przewlekła lamblioza może uszkadzać kozmki jelitowe. Pewnie ktoś z Państwa o takiej chorobie jak celiakia słyszał, prawda? Celiakia, czyli uczulenie na gluten, intolerancja glutenu też uszkadza kostki jelitowe, więc patrzcie Państwo, jakiego poziomu mogą być dolegliwości z lamblioza. Mogą być one takie bardzo dyskretne, typu tam powiedzmy jakieś biegunki tłuszczowe, powiedzmy jakieś problemy z jakimiś, ale mogą być też stany podgorączkowe, nudności, bóle głowy, może być anemia, bo nie mamy wchłaniania. My po prostu nie wchłaniamy i wtedy możemy mieć po prostu te objawy z tym związane. Potem zniszczenie kostków jelitowych powoduje to, że powierzchnia naszego jelita się zmniejsza, zatem wchłanianie się także zmniejsza. Proszę Państwa, diagnostyka Tezelisa, PCR można badać. W ogóle diagnostyka pasożytów jest dość trudna. To trzeba powiedzieć, że bardzo, bardzo są te testy czasami fałszywie dodatnie, czasami fałszywie ujemne. No nie mamy łatwości, dlatego ważne są objawy. Musimy po objawach często domniemywać, czy to jest pasożyt, czy to nie jest pasożyt. Może rzadsze teraz jeszcze dwa pasożyty, mianowicie tasiemce. Nieuzbrojony to mamy i zarówno jeden i uzbrojony, i nieuzbrojony mamy po spożyciu niebadanego mięsa, bo no, możemy się tym pasożytem zarazić. Objawy są takie jak bóle brzucha, wzrost apetytu, utrata masy ciała, osłabienie. Możemy wykryć tutaj człony tasiemca w kale. To tutaj jest dość taka diagnostyka w miarę łatwa jak na pasożyty. Możemy się, prawda, tutaj przekonać, że taki
lokator u nas bytuje i zjada to, co my spożywamy. Uzbrojony tasiemiec też te objawy podobne. On ma akurat, jego rezerwuarem jest świnia. Tamtego poprzedniego to głównie były jednak bydło nieuzbrojonego. Uzbrojony to jest ze świni pochodzi. Zjadamy te wągry z mięsem. Jak jest niezbadane, niestety możemy sobie tym pasożytem zarazić nasz organizm. Są też inne tasiemce, ale nie będziemy o tym szczegółowo mówić, dlatego że chcę przejść już do surowców. Ale jeszcze przed tym przejściem do surowców zielarskich, które mogą pomóc w eliminacji pasożytów, o włośnicy chciałem Państwu dwa słowa powiedzieć. Włosień kręty, pewnie znany, taki popularny, uważajcie, nie jedźcie mięsa niebadanego, bo zdajecie się włośnicą. Faktycznie tak może być. My spożywając mięso zarażamy się larwami i dojrzewanie larw właśnie widzicie cieńkim, potem one, te larwy ze sobą kopulują, te w postaci dojrzałej kopulują, wytwarzają znowu kolejne larwy i tutaj się zaczyna problem, dlatego że w tym momencie te larwy już nie wychodzą, nie wydostają się z drogą przewodu pokarmowego, tylko przenikają przez jelita i migrują do mięśni i tam ulegają otorbieniu i tam powstają takie otorbione larwy, które tam sobie siedzą i czekają na zjedzenie. No człowieka nie zjada, jak wiadomo, przynajmniej na razie. Może zjadało się, teraz już ludzi nie jada, przynajmniej z tego, co wiem. Proszę Państwa, i teraz musimy te objawy podzielić. Tam możemy mieć objawy oczywiście jelitowe, jeżeli ten bytuje jeszcze w jelicie, ta postać dojrzała, bądź też objawy będące objawem migracji w układzie pokarmowym. Tak samo jak glista migruje, postać larwalna glisty migruje, tak jak postać larwalna włośnicy migruje w naszym organizmie, to po prostu organizm reaguje gorączką, stanem zapalnym, zmianami skórnymi. W fazie mięśniowej, gdy się już to ulokuje, ulokują się te larwy, to po prostu będą tylko bóle mięśniowe. I teraz chciałem to Państwu powiedzieć z tego powodu, żebyście Państwo mieli świadomość pewnych objawów. Zła diagnostyka, więc musimy śledzić objawy. I dlatego pozwoliłem sobie tak trochę więcej powiedzieć na temat tych objawów, które my się możemy spotkać w przypadku pasożytów jelitowych. I teraz pierwszy surowiec zielarski, o którym możemy pamiętać i który powinniśmy sobie tutaj brać pod uwagę w przypadku pasożytów jelitowych, to orzech włoski. I tutaj zarówno orzech włoski cały, jak i jego owocnia, czyli ta zielona skórka, w której on występuje, substancją naturalną, która działa przeciwpasożytniczo, jest juglon. Juglonem się można leczyć, używając go pod postacią naparów, pod postacią odwarów, przepraszam, zdobywać ekstraktów alkoholowych. I tutaj przedstawiam Państwu badanie porównawcze. Oczywiście to jest badanie w modelu zwierzęcym. Część z tych badań będzie w modelu zwierzęcym. Tu jest akurat Sisosama mansoni, taka przybra, która występuje głównie jednak w okrajach południowych, w krajach ciepłych. Badania były porównywalne z takim typowym lekiem, który służy do odrobaczenia zwierząt. I te porównawcze badania pokazały, że zarówno, że są bardzo porównywalne. Juglon jest bardzo porównywalny z tym lekiem i zmniejszenie liczby samców i samic jest bardzo podobna. Zmniejszenie liczby jaj również jest bardzo podobne. Co ciekawe, w grupie, która zażywała preparat orzecha włoskiego, uzyskało się efekt redukcji cytokin zapalnych, sugerujących proces zapalny, więc przy okazji mamy też działanie przeciwzapalne, nie tylko przeciwpasożytnicze, ale przeciwzapalne. To jest charakterystyczne dla preparatów ziołowych, że zioła działają w różnych kierunkach. Zioła, czy mówię tu pod postacią, mówię o ziołach, ale mówię oczywiście o produktach pochodzenia roślinnego, bo orzech włoski trudno nazwać ziołem sensu stricto. I przejdźmy do, czyli tutaj mamy potwierdzenie w badaniach naukowych. W modelu zwierzęcym, no ale mamy. Ale potem orzech włoski, proszę Państwa, czyż on nie jest smaczny? Czyż on nie jest prozdrowotny? No, nikomu nie trzeba chyba tego tłumaczyć. Melonowiec właściwy. No tutaj mniej owoc w sensu stricto, ale badania są prowadzone głównie na nasionach melonowca, czyli papai, i na liściach. On również jako liść
jest używany w terapii. My na przykład w Centrum Ziołowości Swojego Grzegorza używamy ekstraktów z liścia papai w eliminacji pasożytów żółtowielitowych. Oczywiście w kontekście, w kompozycji z innymi surowcami zielarskimi. My zawsze używamy kompozycji. Raczej rzadko stosujemy pojedyncze surowce. No może olej czarnuszki jako jedyny, a tak to raczej zawsze łączymy. Proszę Państwa, i tutaj przykład tego badania. Badania dzieci nigeryjskich, które były zarażone wieloma pasożytami. Jak Państwo widzicie, tęgoryjec, węgorek, pełzak czerwonki, glista ludzka, tasiemiec, lamblia, włosogłówka. No dlaczego tak jest? No dlatego tak jest, proszę Państwa, że tamten kontakt z przyrodą jest inny. Poza tym w takich warunkach tamtejszych no, higiena jest na dużo gorszym poziomie niż w warunkach europejskich. Zatem higiena to jest bardzo ważny element profilaktyki. Mycie rąk, banalna rzecz, a jednak nie jest to takie częste. I teraz, proszę Państwa, badania pokazują, że względem grupy placebo poprawa była dobra. 76,7% dzieci miało eliminację tych pasożytów z organizmu. Kolejny surowiec, akurat dwa surowce, bylica pospolita Artemisia vulgaris i bylica piołun, czyli Artemisia absinthum. Pewnie każdemu się z Państwa kojarzy, jak jest, są pasożyty, to skuteczny będzie piołun. No, jest skuteczny. Ale okazuje się, że bylica pospolita jest jeszcze bardziej skuteczna. Dlatego myśmy dokonali zmiany w naszym preparacie, który używamy do leczenia pasożytów jelitowych i zamieniliśmy bylicę piołun na bylicę pospolitą. Bo zobaczcie Państwo, jak to wygląda w przypadku naprawdę trudnego do leczenia pasożyta, jakim jest włośnica. Oczywiście badanie jest w modelu zwierzęcym, no niemniej jednak tu akurat pasożyt nie odróżnia, czy to człowiek, czy to szczur, czy to jakaś inna, czy też jakiś inny zwierz. Proszę Państwa, w przypadku tej bylicy pospolitej poprawa była w każdym przypadku lepsza. I teraz tak, 300 mg na kilogram masy ciała, tutaj ekstraktów z bylicy, powodowało, że redukcja ilości tych właśnie pasożytów, jeżeli udało się zaatakować jeszcze tego włośnia na etapie jego przebywania w przewodzie pokarmowym, to efekty były lepsze. Natomiast gdy się nie udało to zrobić, to trzeba było podać dawkę dwukrotnie większą i wtedy uzyskiwało się też bardzo, no troszkę gorsze, ale jednak też efekty pozytywne. Więc możemy, używając preparatów, w których w skład wchodzą zioła rodzaju Artemisia, zastosować tutaj już wszystkie dobre efekty. I takim preparatem też jest, proszę Państwa, bylica Boże Drzewko. My używamy go do takich kropli Ojca Grzegorza, które tam już to zawsze była używana i rzeczywiście bardzo dobrze działa w przypadku poprawy procesów trawiennych. Natomiast tutaj również możemy. Natomiast nie tylko bylica piołun, ale także pospolita lepsza i też bylica Boże Drzewko też jest tutaj przeciwpasożytnicza. Kolejna substancja, no i jakże popularna. Państwo, może się niektórzy, ci, którzy oglądają, mnie, raz kolejny, że ja tak bardzo ciążę w kierunku preparatów pszczelich, ale no jest ogromna ilość badań, do tych badań przysłużyli się polscy naukowcy na czele z takim tandemem pana profesora Bogdana Kędzi i jego żony Eli Kędzi. No, pani Ela żyje, niestety pan profesor już nie żyje, ale dalej publikuje pani Ela jego i ich dorobek naukowy i naprawdę bardzo dużo badań. I propolis. Proszę Państwa, propolis w tym badaniu, w tej publikacji czytamy, stosunkowo nowej, że utrudnia obytowanie pasożytów, zarówno lambli, jak i przywyr, jak i tasiemca w organizmie i działo się to na takich drogach jak aktywacja makrofagów, czyli zwiększenie odporności organizmu powoduje, że pasożyty mają gorzej. O odporności mówiliśmy już dwukrotnie, więc na razie nie będę się o tym wypowiadał więcej. Co do dalszych efektów, jakie zauważyli badacze. Działało immunomodulująco, czyli wpływ na produkcję interferonu, TNF-alfa, interleukiny. Co ciekawe, nie tylko propolis powodował rozpad błon
komórkowych pasożytów, ale także uruchamiał program śmierci, zaprogramowanej śmierci, apoptozy w przypadku pasożytów. To jest dziwne, że taką właśnie rzecz ten propolis powodował. No niemniej jednak takie doniesienie mamy, więc w przypadku tych tutaj pasożytów efekty były bardzo dobre. Kolejna sprawa, tutaj przykład badania innego, gdzie stosowano propolis w przypadku malarii. I malaria, czyli zarażenie malaryczne, również pasożyt, straszny problem, to jest najczęstsza przyczyna śmierci na świecie, to jest malaria, proszę Państwa. No, nie ma szczepionki na malarię. Są tylko leki syntetyczne, które czasami dają efekty niepożądane, gorsze niż sama malaria. Więc no może przesadziłem z tym powiedzeniem, ale tak mówią przewodnicy w krajach afrykańskich, którzy jak się pytają turyści, czy stosować, czy nie stosować. Ale o tych turystach jeszcze będziemy mówić. Niemniej jednak tutaj pokazane badanie, że działał propolis w każdej dawce, czy to było 50 mg dektogram masy ciała, czy 100, czy 200. Tutaj badanie jest na myszach, więc uważajcie Państwo, to nie są dawki dla ludzi. Mysza ma inne dawki. Niemniej jednak efekty były pozytywne. I teraz nawet gdybyśmy te dawki, no, ten efekt jest zależny od dawki, ale nie do końca. Tutaj drugie badanie pokazuje, że przy zwiększeniu dawki czterokrotnie to tylko o kilka procent rosła skuteczność propolisu. Więc propolis, bardzo dobra propozycja dla osób z pasożytami jelitowymi. Kolejne badanie na propolisie w przypadku lambliozy. To jest właśnie to, co Państwu mówiłem. Zobaczcie Państwo, ile ja publikuję badań o propolisie. Po prostu ich jest bardzo, bardzo dużo. Dlatego staram się stosować takie preparaty i takie surowce zielarskie, które mają udokumentowane działanie prozdrowotne, lecznicze, bo muszę być skuteczny. No, pacjenci wymagają skuteczności. Więc skuteczność lambliozy tutaj pokazano w porównaniu z tinidazolem, takim typowym lekiem przeciwpasożytniczym. I proszę Państwa, po 5 dniach terapii odsetek wyleczeń w obu grupach okazał się bardzo porównywalny. Proszę Państwa, czyli może nawet konkurować z lekami syntetycznymi. Co zresztą wykorzystaliśmy, powiem Państwu na końcu w jaki sposób. Olejki eteryczne też mają działanie przeciwpasożytnicze. I tutaj przedstawiono kilka olejków: kminkowy, goździkowy, tymiankowy, kolendrowy, miętowy. Nie będę się może tutaj szczegółowo nad nimi rozwodził, ale zwróćcie Państwo uwagę, że to są przecież popularne przyprawy. Zatem wzbogacenie naszej diety o popularne rośliny przyprawowe, no kminek, ja uwielbiam kminek, ale nie wszyscy lubią, goździki, tymianek, kolendra, mięta, to są wszystko substancje, które możemy na co dzień sobie stosować w diecie i mieć taką profilaktykę. Tutaj właśnie taki apel do rodzin przedszkolaków, może by się udało przemycić w diecie u tych Waszych pociech tego typu surowce zielarskie. One nie tylko działają na pasożyty, ale działają też na bakterie, które towarzyszą chorobie pasożytniczej, na grzyby. To ma szeroki spektrum działania. No i poprawiają trawienie. Łagodzą bóle brzucha. Działają rozkurczowo. To wszystko ma znaczenie w przypadku pasożytów jelitowych, ale także stanu po pasożytach jelitowych. Już wyleczymy jakimś syntetycznym środkiem, a trzeba coś jeszcze cojkowi dać. Na dole oczywiście referencje, z których korzystałem tutaj. No i czarnuszka ziewna. Czarnuszka ziewna ma też sporo badań, dlatego że jest to produkt bardzo chętnie badany przez badaczy z Azji Środkowej, Afryki Północnej. I tutaj badanie przeciwko przywrze żylnej, owsikom i malarii. Efekty były skuteczne. Badanie było robione w modelu zwierzęcym z Histosoma mansoni. Tutaj na dole Państwo macie publikację. Ktoś chce sobie zasięgnąć więcej, to proszę tam sięgnąć. Natomiast czarnuszka była w tych schorzeniach skutecznym środkiem. O czarnuszce jeszcze będę więcej Państwu mówił, ale ona ma bardzo dużo właśnie dobrych działań przeciwpasożytniczych, bo nie tylko, że działa przeciw robaczom, ale także, i to w kierunku zarówno pierwotniaków, obrońców, jak i płodzieńców, ale także działa przeciwdrobnoustrojowo, przeciwzapalnie, przeciwalergicznie.
często alergia. Pamiętacie Państwo o tej gliście, że wywołuje objawy alergiczne. Działa hepatoochronnie, czyli chroni wątrobę, nerki. Działa antyoksydacyjnie, przeciwzapalnie. No, chroni także nasz przewód pokarmowy, na przykład żołądek. Więc naprawdę no to jest jeden z najważniejszych elementów. Ale nie tylko olej z czarnoszki siewnej, bo każdy z Państwa zna olej z czarnoszki. Nie tylko. Możemy spożywać nasionka na przykład razem z miodem. Możemy stosować też odwar z czarnoszki siewnej. Odwar z czarnoszki siewnej posiada w sobie, jak będziecie gotować czarnuszkę, to ona się będzie pienić, bo tam są saponiny. A saponiny uszkadzają ściany pasupie pierwotniaków. One po prostu będą działały uszkadzająco, więc można ją stosować. Czarnuszka ma też wiele innych prozdrowotnych działań w kierunku cukrzycy, w kierunku uszkodzeń włókien nerwowych, zwłaszcza w cukrzycy, w kierunku chorób nowotworowych. Nie będę się może tutaj za dużo o tym wypowiadał. Będę zamierzam Państwu za 2 tygodnie powiedzieć o chorobach alergicznych, o ziołach, które stosuje się w przypadku chorób alergicznych, a tam na pierwszym miejscu będzie czarnuszka, więc ja się będę na ten temat wypowiadał więcej. Teraz tylko zaznaczam temat. Olej z czarnuszki, ale także, proszę Państwa, odwar z tej rośliny będzie skutecznym działaniem. Możemy też ją wmieszać do miodu i tak sobie, prawda, troszkę w ten sposób podać. Dzieci tak mogą też zastosować czarnuszkę bez większego problemu. Proszę Państwa, i teraz pewne podsumowanie. Podsumowanie, surowce powiedziałem, o robalach już wiecie. Teraz kwestia, jakie są cele terapeutyczne. Przede wszystkim ułatwienie eliminacji obleńców, pierwotniaków i płazieńców z naszego organizmu, ale także działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, poprawa trawienia, działanie rozkurczowe, wiatropenne i działanie przeciwalergiczne. To są cele terapeutyczne, które powinniśmy osiągnąć. Czy takie cele osiągają leki syntetyczne, które leczą robaki? Nie. One działają tylko na eliminację obleńców, pierwotniaków bądź płazieńców. Czasami tylko jednej z tych grup. Więc to jest trochę za mało. Dlatego zioła są lepsze. To nie znaczy, że nie stosujcie leków, tylko zioła. Nie. Wszystko ma swoje miejsce i swój czas. Jeżeli ktoś ma takiego przedszkolaka i ma mu dawać co chwilę taki lek, no to może warto jednak poprawić dietę, o to co mówiłem, i po prostu dawać mu zioła. Ojciec Grzegorz zawsze powiadał, jak masz pasożyty, to stosuj kapustę kiszoną z kminkiem. Kiminkiem. Czyli już wtedy widzieliśmy o tym. Zresztą tradycja leczenia pasożytów jelitowych w Centrum Ziemolecznictwa Ojca Grzegorza Srogi sięga zamierzchłych czasów. Już nie robimy preparatów na alkoholu, natomiast są preparaty na bazie niealkoholowej, żeby to dzieci mogły stosować. I teraz jak te cele terapeutyczne realizujemy? Pierwsza tak, do eliminacji pierwotniaków, tutaj lambia, malaria, używamy jak papaja, czarnuszka siewna, mówimy tutaj ekstrakt z liści papai, czarnuszka siewna, orzech włoski, owocnia i sam miód pszczeli też ma działanie przeciwpasożytnicze, o dziwo, prawda? Jednak tak, są badania, pan profesor Kędzia publikuje to w jednej z swoich publikacji. Olejki etryczne, gminkowe, tymiankowe. Na obleńce, czyli tak jak glista ludzka czy owsik, działają, są potwierdzone badania. Papaja, bylica, pospolite, czarnuszka, orzech, miód, olejki eteryczne, goździkowe, gminkowe, tymiankowe. To wszystko, co tutaj Państwu mówię, ma potwierdzenie w badaniach naukowych. To te wszystkie efekty działania. Więc już nie rozpisuję się, nie robię przypisów, ale przypisy wie wcześniej. Kolejna sprawa, eliminacja płazieńców. To tasiemiec, to jest płazieniec. I tutaj papaja, orzech włoski, czarnuszka siewna. Przeciwbakteryjne działanie, przeciwgrzybiczne. Wykazują orzech, olejki eteryczne, kminkowy, kolendrowy, tymiankowy. Proszę Państwa, poprawa działań rozkurczowe, wiatropędne, poprawa trawienia. No, większość z tych surowców ma takie własności. No i łagodzenie objawów alergii, czyli czarnuszka siewna. Nie wszystko można ze sobą łączyć. Dlatego też my stosujemy, tutaj macie tę koncepcję terapeutyczną zrobioną w formie schematu, żebyście Państwo widzieli, jak to mniej więcej wygląda. Tak to właśnie wygląda. Takie efekty uzyskujemy stosując te produkty. Używamy dwóch receptur najczęściej. Pierwsza receptura to jest receptura, gdzie w skład wchodzi ziele bylicy pospolitej, wodny wyciąg z nasion czarnuszki, ekstrakt z owoców orzecha włoskiego,
ekstrakt liści papai, owoc róży, czarny pieprz, goździki, czy olejki, olej goździkowy, kminkowy, tymiankowy, kolendrowy, miętowy, cytrynowy. Natomiast w przypadku dodajemy do tego również preparat na bazie oleju nasion czarnuszki siewnej. Jak to stosujemy? Najczęściej stosujemy to przez okres u dzieci. Dajemy 2 razy dziennie po 1 łyżeczce taki syrop, natomiast u dorosłych 2 razy dziennie 2. Są 2 koncepcje. Jeżeli mamy takie podejrzenie pasożytniczej choroby, to dajemy 7 dni, przerwa 7 dni, znowu 7 dni, czyli tydzień brać, tydzień nie brać, tydzień brać. Jeżeli mamy pewność, to raczej stosujemy 3 tygodnie bez przerwy. Co do czarnuszki siewnej, dajemy ją, że tak powiem, 2 razy dziennie po 1000 mg, czyli 2 razy dziennie 2 kapsułki 500. I u dorosłych, u dzieci zwykle stosujemy dawkę połowę mniejszą. Z tym, że dzieci mają czarnuszki troszkę dawkę, tu w zależności od tego, jakie małe jest dziecko, bo dawka terapeutyczna dla dzieci określana jest na jakieś 40 do 50 mg oleju na kilogram masy ciała. Czyli takie dziecko 10-kilogramowe powinno spożyć 500, jedną kapsułkę 500 mg. Oczywiście nie musi tego połykać, można to przeciąć i wypić. No, czy stosować olej z czarnuszki siewnej w kapsułkach czy w butelkach? No, zdecydowanie lepszy jest w kapsułkach, dlatego że my badamy ten olej, który przedtem, potem kapsułkowany jest, na zawartość olejku eterycznego. No, różnie to bywa z tym zawartością olejku. Czasami musimy testować bardzo dużo olejków, żeby ten efekt uzyskać. Jeżeli już, no to wolałbym nawet stosować nasiona niż po prostu sam olej. Jeżeli już olej, bo tak jest mnóstwo na rynku, to w małych butelkach, żeby ten olejki eteryczne nie porwały. Czyli jak mamy butelki 100 gramowe czy 150 mg, no to przypuszczalnie uda się wykorzystać do czasu, kiedy to wyparuje. Natomiast jeżeli to jest duża butla półlitrowa, no to połowa z tego oleju to w zasadzie pójdzie na zmarnowanie, można powiedzieć. No ale nie wiemy, ja to zalecam takie też oleje w dużych dawkach z czarnuszki w przypadku nowotworów, bo tam dawka nie jest ustalona. Natomiast w przypadku czy chorób alergicznych, czy pasożytów mamy mniej więcej jasność, ile tego zastosować. Proszę Państwa, teraz jeszcze koncepcja, to już jakby nie odchodzimy do końca od pasożytów, dlatego że tu jest rekomendacja dla turystów, które odwiedzają egzotyczne kraje. Najważniejszym tutaj składnikiem tego zestawienia jest ten pierwszy preparat, ale też drugi, też bardzo ważny. Pyłek pszczeli, propolis, liofilizowany sok z miosiu i liści aloesu. Proszę Państwa, dlaczego to o tej recepturze mówię? To jest taka receptura, którą wykorzystaliśmy u dzieci kameruńskich. Mianowicie współpracujemy z, no, prowadzimy działania charytatywne, mówiąc krótko, w różnych częściach świata. Ale no to ktoś chce więcej się dowiedzieć, to zapraszam na stronę Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu. Tam jest dużo na ten temat. Też no, są inne, jeszcze nie będę już może innych stron podawał, ale tam sobie możecie zobaczyć. My tam działamy wobec dzieci w różnych miejscach. I tutaj zrobiliśmy takie badanie z wykorzystaniem, z udziałem i z aprobatą lekarzy kameruńskich. Badanie prowadzone były przez siostrę Fabianę z diecezji, no nie powiem, pamiętam nazwy do końca, bo to po afrykańsku jest, po kameruńsku. W każdym razie tam ona jest szefem Caritasu na terenie tej diecezji. I wśród dzieci kameruńskich robiliśmy badanie. Mamy się te siostry palotynki, z którymi współpracujemy, one prowadzą szkoły i w tych szkołach wiedzą, które dzieci chodzą do szkoły regularnie, a które nie chodzą z powodu choroby, i one wyselekcjonowały jakby tą grupę tych dzieci. Daliśmy tam dla tych preparatów za 2000 i one były stosowane właśnie wśród tych dzieci. Jaki był wniosek tych sióstr, które obserwowały, jak one, te dzieci, miały efekty? Efekty były takie, że dzieci, które stosowały te preparaty, zmniejszyły absencję szkolną, czyli częściej chodziły do szkoły, mniej chorowały. To jest grube badanie obserwacyjne, niemniej jednak zrobiliśmy to badanie, przy okazji coś dobrego.
I naprawdę pyłek pszczeli zmikronizowany, ekstrakt propolisu, liofilizowany sok z aloesu, to jest bardzo dobra propozycja dla ludzi, którzy jadą do krajów takich właśnie ciepłych, gdzie mogą się zarazić różnymi pasożytami. Myśmy, zwłaszcza malarią, bo tam głównie te dzieci nie przychodziły z powodu malarii do szkoły, więc tutaj bym naprawdę proponował, zresztą Państwo widzieliście na tym badaniu, że propolis ma antymalaryczne działanie. Ile tego takiego receptury zjeść? 2-3 kapsułki dziennie. Tak samo w przypadku oleju z czarnuszki siewnej w kapsułkach. 2-3 kapsułki dziennie do 4 można sobie zastosować. I to tak sukcesywnie w ciągu dnia. Najlepiej, gdy coś zjemy albo mamy zamiar coś zjeść, to wtedy po prostu zażyć sobie takie preparaty. No możemy oczywiście zażywać malarum, prawda? No możemy. No, jest to rozwiązanie jak najbardziej rekomendowane. Niemniej jednak malaron działa tylko na malarię i różnie to ci piloci mówią, że ci pacjenci, turyści mają potem tak dużo działań niepożądanych, że przeklinają ten czas, kiedy zaczęli dawać. Nie mówię nie brać, proszę Państwa, uwaga, bo to co ja tu mówię, to też nie jest porada lekarska, tylko to jest informacja dla Państwa, ale to jest coś, co trzeba można rozważyć. Można naturalne produkty również stosować, bo są udokumentowane efekty, więc być może, że byłoby to całkiem rozsądne postępowanie. Proszę Państwa, i pamiętajcie Państwo o tym też, że jeżeli mamy stymulację odporności, jeżeli mamy dobrą odporność, to się chronimy przed wszystkim. I tu znowu takie dwa preparaty. Jeden temat to jest ta receptura tego poprzedniego, a drugi jest taki syrop ziołowy, miód pszczeli, jeżówka, melisa, rumianek, róża. Ja już to Państwu wielokrotnie o tym zestawie mówiłem, tym po prawej, tym po lewej również. To jest stymulacja odporności i warto naprawdę zrobić sobie taką stymulację odporności przed takim wyjazdem do krajów południowych, ale także gdy mamy infekcje, gdy mamy okres grzewczy, no próbujcie się Państwo stymulować. Więcej na ten temat było w poprzednich moich wystąpieniach, nie będę się już dużo na ten temat wypowiadał. Jeżeli ktoś chce więcej się dowiedzieć na ten temat, to odsyłam Państwa do dwóch książek, Ziołolecznictwo Ojca Grzegorza Sroki i Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia. Tam jest więcej, tam są szczegóły dotyczące różnych schorzeń. Warto te książki nabyć, przynajmniej tak ja uważam. Pamiętajcie Państwo, że jeżeli macie jakieś problemy zdrowotne, to jest od tego lekarz. Nie lekarz przed ekranem komputera czy telefonu komórkowego, taki jak teraz mówi do Was, tylko lekarz, który siedzi w przychodni i czeka na Was. Bo jak się na coś choruje, to warto się z tym lekarzem skontaktować. Cokolwiek sądzicie na ten temat, warto, bo ja różne rzeczy słyszę na temat moich kolegów, ale proszę naprawdę, on na pewno chce Wam pomóc. No, nie chce Wam zaszkodzić, przecież po co miałbym Was szkodzić. Także proszę Państwa, to tyle. Teraz patrzę, jak tam z pytaniami tutaj mamy, bo przyszły jakieś pytania, mam nadzieję, że przyszły jakieś pytania do mnie. Gdzie można kupić wszystkie preparaty? W sklepach zielarskich, proszę Państwa. Ja od góry może podejdę. I tak, tu mnie pozdrawiają. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wszystkim, którzy mi powiedzieli dzień dobry, ja też mówię dzień dobry. Teraz tak, i tak, co tutaj? Dzień dobry wszystkim. Strasznie źle słyszę. Nie wiem, czy to, mam nadzieję, że to wszyscy dobrze słyszeli. Dobra, tutaj. Gdzie będzie można obejrzeć film później? Będzie on dostępny na tym profilu, który Państwo widzicie. Będzie on dostępny też na YouTubie, na takim platformie Telewizja dla Zdrowia. Także tutaj Państwo, nawet ma tutaj na tym ekranie, Państwo widzicie teraz gdzie. Będzie możliwość odsłuchania jak najbardziej. Nagranie tego webinaru tu jest pokazane. Patrzę jeszcze na jakieś pytania merytoryczne. Gdzie można tą tabelę zobaczyć? Jaką tabelę? Nie wiem, o jakiej tabeli chodzi. Wstrzymała się prezentacja, no ale idzie. Czy tak, pytanie pierwsze. Była mowa, zaraz troszeczkę jeszcze, bo to mi się coś przeleciało za bardzo. Oj, mi się to kurczę, od tyłu coś idzie. Nie mogę sobie poradzić teraz dzisiaj z tym, może mi się uda tak poradzić, o. Nie, też mi się nie uda. Proszę Państwa, pytanie merytoryczne. Czekam, pytanie merytoryczne. Czy jest możliwość konsultacji z panem prowadzącym? Jest taka możliwość.
Myślę, że tam jakiś telefon potem napiszemy, żebyście Państwo mieli możliwość tej konsultacji. Co na toksoplazmozę Pan poleci? A toksoplazmoza to też jest pierwotniak, więc to tutaj, co jest przedstawione zostało w tej prezentacji, to co na pierwotniak jak najbardziej można. Toksoplazmozą są zarażone, często zarażone są mięsa niestety. Toksoplazmoza nie jest tak groźna dla nas, jak dla kobiet w ciąży, a konkretnie dla dzieci, które noszą pod sercem. To jest po prostu bardzo niebezpieczna sytuacja. Wrotycz jest kontrowersyjny i ma, jeżeli tam na przykład robimy nalewkę alkoholową w wrotyczu, to tam jest, może być dużo tujonu. Tujan jest nefrotoksyczny, hepatotoksyczny, neurotoksyczny, no różne ma toksyczności, więc generalnie on nie jest stosowany powszechnie przez lekarzy, raczej nie, dlatego że jest oficjalny zakaz stosowania wrotyczu, jeżeli chodzi o... Ja wiem, że są kontrowersje w tej kwestii, kto to zakazał i dlaczego. No, trudno mi Państwu rekomendować taką substancję. Są inne, które są bezpieczne. O, tak nazwę. Czy można czarnuszkę, kiedy jest nadmiar estrogenów? Nie słyszałem o takich przeciwwskazaniach, żeby można było czarnuszki, żeby trzeba wtedy unikać czarnuszki. Czy u dziecka można? U dziecka czarnuszkę można jak najbardziej. Lamblia u 10-latka, czy wystarczą tylko zioła? Prawdopodobnie tak. No, trzeba zobaczyć, jakie będą skutki tej terapii. Czy można te preparaty stosować w ciąży? Czarnuszka siewna nie ma przeciwwskazań. Nie ma przeciwwskazań. Niektóre z tych surowców nie są wskazane w ciąży. To by trzeba było każdy z nich osobno. Natomiast czarnuszka, która ma uniwersalne działanie, w ciąży może być. Tak samo pyłek pszczeli polecam. On też może być w ciąży, a ma też działanie immunostymulujące. Jak wiemy, jest to ważne. Nie jeżówka, tego nie, w ciąży nie wolno, ale tutaj, czy te preparaty, na przykład piołunowe, też nie. Ja bym polecił czarnuszkę i pyłek pszczeli. Kolejne pytanie. Co zabija tęgoryjca? Było tam badanie, odsyłam do materiału. Również w przypadku tęgoryjca było badanie. Chodziło o papaję. Ona ma badania w tęgoryjcu, był tam zabity przez papaję. Czy istnieją badania, aby potwierdzić, jaki mamy pasożyt w organizmie, oprócz badania kału, w którym pasożyty słabo wychodzą? Tak, może być badanie immunologiczne, może być badanie PCR. Tych badań jest sporo. Natomiast one wszystkie są obarczone sporym błędem. Dlatego możemy mieć pasożyty i nie wiedzieć o tym, możemy też pasożytów nie mieć, a wyjdzie nam w badaniach. Tak to niestety bywa. W badaniach laboratoryjnych. Proszę Państwa, badania laboratoryjne to są badania dodatkowe. Najważniejsze są objawy. Dlatego mówię o tych objawach. Dlatego Państwu przedstawiłem objawy, bo to jest najważniejsze. Nie czasami pasożyty, czasami w ogóle badania, to jest ogólna uwaga. Badania laboratoryjne, czy badania metodą, nie wiem, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, mogą czasami nie wykryć pewnych kwestii. Objawy są, albo wykryć coś, co nie daje objawów klinicznych. Ważne są objawy, to jest najważniejsza. Wywiad, pacjent wszystko Ci powie. Tak, kolejne, czy była mowa o gorączce podczas migracji glisty. Jak wysoka to może być gorączka? No to każdy jest inny. Trudno powiedzieć, jakie tutaj wartości będą, w zależności od tego, czy organizm bardzo żywiołowo zareaguje na tą migrację, jaka będzie ilość tej migracji, wtedy będzie wyższa temperatura. Tutaj nie można określić tego w sposób jednoznaczny. Może być też stamtąd gorączka, bo w ogóle nie być temperatury. Chodzi o nawracającą owsicę u dorosłego pracującego w przedszkolu. Co wtedy? Czy można coś stosować cały czas profilaktycznie? Nawrót co około 2-3 miesiące. No, tak jak powiedziałem Państwu, to jest never ending story. Jak ktoś ma kontakt z dziećmi, to będzie miał po prostu problemy, więc panie nauczycielki przedszkolu, czy panów chyba nie ma, ale może są, nie wiem. W firmie jeden był. Natomiast, proszę Państwa, no tutaj właśnie to dla nich jest rekomendacja ziołowa. Dla nich są te receptury, które podałem. Dla nich są te surowce zielarskie. Na pewno powinni wzbogacić swoją dietę o to, co tutaj powiedziałem, bo oni po prostu nie mogą się ustrzec. Nie mogą się ustrzec tego.
Jakie badania krwi można zrobić, żeby wykryć pasożyty? No tam było kilka. Jest test ELISA, metod ELISA, jest Western Blot, są badania PCR. Tam jest kilka różnych metod. Już tutaj nie mogę się na tym zagłębiać, bo tutaj jest kilka różnych metod, w różnych aspektach możemy to zrobić. No oczywiście trzeba pamiętać też, że może nic nie wyjść, a pasożyty będą, bądź też w drugą stronę. No i coś mi tu przeleciało. Przepraszam, już co tutaj mamy jeszcze? Słyszałem, że po zabiciu pasożytów jakimiś preparatami, to następnie trzeba je trzeba z ciała usunąć z organizmu, tak jak. Nie, proszę Państwa, spokojnie, tu organizm sobie poradzi. Nie musicie w jakiś sposób specjalny tego po prostu stosować. To po prostu nie ma takich działań. Czarnuszka może podobać skurcze macicy, nie jest polecana w ciąży. Ja przyznam się, że chętnie bym zobaczył takie doniesienia naukowe, że to skurcze. Ja nie czytałem o takich działaniach niepożądanych czarnuszki. Czarnuszka jest stosowana tak długo w historii medycyny, że no, bardzo chętnie bym zobaczył te badania, które pani tutaj, że te informacje, na podstawie jakich informacji pani to mówi. Może ja czegoś nie wiem, no nie, może coś się pokazało, nie przeczę. Ja używam w każdej czarnuszki, zalecam również w ciąży. To jest popularna przyprawa w krajach arabskich. Czy na węzły chłonne wskazane są jakieś konkretne zioła? No to trudne pytanie, bo nie wiem, o co chodzi w tych węzłach chłonnych. Węzły chłonne są powiększone w pewnych przypadkach, gdy mamy infekcję. Niestety lokalne, okoliczne węzły są powiększone. Trzeba zlikwidować wpierw tą infekcję, a potem te węzły chłonne również się zmniejszą. Co sądzi Pan o jedzeniu pestek dyni? Często słyszałem pomocne w leczeniu. Tak, ale to muszą być świeże pestki. Świeże, czyli kroimy dynię, bierzemy te pestki i zjadamy. I to wtedy rzeczywiście są pewne badania sugerujące, że to może być korzystne. Słyszałem, że po zabiciu pasożytów. Aha, to już patrzyłem na to. Nagranie tego to już też, to jest odpowiedź. Czy warto się w jakimś czasie odrobaczyć profilaktycznie? No w zasadzie ziołowe produkty, jeżeli się zastosuje, to nie powinny tutaj dawać działań niepożądanych. No niemniej jednak, jeżeli mamy jakieś problemy, pracujemy w przedszkolu na przykład, czy też mamy kontakt z takimi dziećmi przedszkolnymi, no to wtedy takie sukcesywne odrobaczanie jakiś czas, czy w ogóle zmiana diety na taką antyrobaczą byłaby wskazana. Czy brodawki nitkowate mogą być wskaźnikiem do występowania pasożytów w organizmie? Czy to chwyt reklamowy? No, nie słyszałem, żeby takie objawy skórne towarzyszyły pasożytom. Nie spotkałem się z taką. Tu ktoś odpisał, że są, ale ja nie wiem. Ja się z tym nie spotkałem. Bo mi to tutaj cokolwiek ktoś dopisze, tam potem przeskakują. Przepraszam Państwa za taki trochę chaos w tym, co ja tutaj mówię, ale to, co z pozostałościami pasożytów po zabiciu? One zostaną wydalone. Czy włókniaki na ciele są to objawy pasożytów? Nie, ani tłuszczaki, ani włókniaki. Nie słyszałem o takiej korelacji. Przynajmniej być może, że ktoś by tutaj coś na ten temat mógł powiedzieć, ale ja nie słyszałem o takiej korelacji. Suszone kurki, czy są przeciwpasożytnicze? Kurki. No, grzyby mają działanie prozdrowotne, zwykle mają działanie immunostymulujące, ale czy takie mają jakieś ostre, takie jak zdecydowane badania, działania antypasożytnicze? Nie wiem. Wszystkie grzyby stymulują, wszystkie, no te, które mają mukopolisacharydy, znaczy polisacharydy w swoim składzie, to będą działać pozytywnie na odporność, a to na pewno się przełoży na działanie antypasożytnicze, ale to jest takie, no okrągło mówię, odpowiedź. Czy można profilaktycznie badać zioła przeciwpasożytom? Brać.
Czy wszyscy ludzie mają pasożyty? Dziękuję. Czy my mamy pasożyty? Proszę Państwa, no z tymi pasożytami jest też tak, ciekawa, taka jest, w Polsce ta metoda nie jest stosowana, ale w niektórych krajach stosowana, nawet europejskich, że się ktoś na przykład zaraża kogoś pasożytem i on na przykład likwiduje objawy astmy. Takie badanie, pierwsza taka sytuacja miała miejsce we Francji, taki badacz francuski to odkrył i teraz są pewne pasożyty, które czasami się stosuje i na przykład mijają inne choroby. Bardzo ciekawa sytuacja. To chyba zależy od... Tutaj możemy mówić o chorobach autoimmunologicznych. To są terapie eksperymentalne, niech to robią lekarze. Proszę Państwa, niech sami tego nie robią. Są takie pasożyty, nie wiem jakie. Żebyście nie szukali w internecie tych pasożytów. Bo różne są. Jakimi ziołami zwalczać Escherichia coli? Escherichia coli, ale to pewnie chodzi o Escherichia coli, która znajduje się w drogach moczowych. Bo E. coli normalnie w jelitach występuje, to jest normalna. Ona ma też różne szczepy, te E. coli. To niektóre mogą być groźne dla nas. Proszę Państwa, w drogach moczowych to zioła moczopędne, nawłoć, skrzyp, liść brzozy, borówki brusznicy, połonicznika, ziele i do tego warto dać nie czarnuszkę, tylko owoc, no wyszedłem czarnuszka do głowy i teraz nie chce mi wyjść, żurawiny. Owoc żurawiny, czy w postaci sauté, czy w postaci soku, czy ekstraktu. My używamy taki preparat, gdzie jest żurawina, skrzyp i pokrzywa razem połączone i to jest dobre na Escherichia coli. Escherichia coli tworzy struktury w mikrofilm w drogach moczowych, a czarnuszka. Żurawina działa antyzlepnie, czyli zaburza przyleganie, antyadhezyjnie, zaburza przyleganie tych właśnie struktur do dróg moczowych. Dobrze, jeszcze się troszkę cofnę, bo tutaj nie wszystkie pytania chyba odpowiadam, bo tutaj tych pytań się mnoży coraz więcej. To było, czy planuje Pan wykład na temat pleśni i grzybów w organizmie? Jak z nimi walczyć? No dobrą odpornością i dobrym jedzeniem bogatych błonniki. Być może coś w tej kwestii zrobię. Nie wiem, na razie jeszcze nie planuję. No, najbliższy temat, który zamierzam zrealizować, to będzie ten temat alergii, bo się zbliżają okres, już tam niektórzy kichają, już niektórzy kichali, a niektórzy będą kichać i płakać na katar sienny, więc następnym razem o tym powiem. Jeszcze raz, czy mięśniaki macicy mogą mieć podłoże w ich powstaniu przez... Czy jest taka korelacja? Nie, no mięśniaki macicy, a pasożyty to jest zupełnie inna grupa. Ja przynajmniej wedle mojej wiedzy. Czy słyszał Pan o przypadkach u dorosłych ludzi, o napadach padaczki z powodu pasożytów lub bakterii, wirusów, grzybów lub innych toksyn? Tak, jest w przypadku glisty ludzkiej u osób chorych na epilepsję może być więcej napadów padaczkowych. To pogotowie się po prostu drgawkowe się zwiększa i obniża się próg, więc mogą mieć. To są na to doniesienia. Oznocyty świadczą eznofile o pasożytach? Tak, mogą świadczyć, tak, w badaniach to może być rzeczywiście przy... Prawda, eznofile rosną w badaniach, ale to oczywiście nie każdy, kto ma wysokie eznofile, to ma pasożyty. Uwaga, badanie laboratoryjne, tylko badanie laboratoryjne jest to. Jakie zioła, z jakim ziołem zwracać gromkowca w zatokach, wybić organizmy, jakie są nieskuteczne? Proszę Państwa, o tych ziołach na gromkowca przeciwzapalnych, silnych ziołach przeciwzapalnych będę mówił za 2 tygodnie. Przy okazji tam o tym właśnie też powiem. Natomiast pamiętajcie Państwo, propolis jest świetną propozycją dla gromkowca złocistego w postaci aerozolu, czy w postaci doustnego stosowania. Propolis tutaj naprawdę jest bardzo ważny, ale nie tylko. Są jeszcze inne, będę troszkę o tym powiem w kontekście alergii, bo alergia czasami jest zwrotami do innych chorób, ale to będzie o tym za 2 tygodnie. O gromkowcu już było. Chyba wszystko powiedziałem. Jeszcze się troszkę cofnę, bo być może, że po prostu mi coś uciekło po drodze, ale chyba zdaje się wszystko.
Tak, a tu jak stosować preparaty z czarnuszki, aby obniżyć poziom glukozy we krwi? Mój wynik jest to 110. 110 to jest wedle starej normy norma. Ja tą starą normę uznaję. Wedle obecnej normy to jest test 100 mg procent. Proszę Panią, myślę, że nawet 2 do 3 kapsułek 500 mg to już będzie wystarczająca ilość do tego, żeby ta redukcja była na tym poziomie, także jak najbardziej. O cukrzycy coś zrobimy również, ale to tak później troszkę. Tak. Chodziło o Escherichia coli, pęcherzu moczowym, tak, to właśnie o to chodziło, proszę Państwa. Tam jak najbardziej. Jakie zioła w jakich dawkach podać pięciolatkowi? Proszę Panią, no co do czarnuszki, tak jak powiedziałem, 40-50 mg na kilogram masy ciała oleju. Natomiast tą recepturę, którą tam Pani przedstawiłem, może ja na nią wejdę, tą recepturę tutaj, którą Pani przedstawiłem, to jest, proszę Panią, receptura, która powinna być podawana dwa razy dziennie po jednej łyżeczce. Tego typu dla pięciolatka. Dla pięciolatka. Co tu jeszcze? Chyba wszystko, co Państwo chcieliście. Aha, tu jeszcze, a to było już dobrze. Proszę Państwa, zatem odpowiedziałem, wydaje mi się, na wszystkie pytania, które Państwo zadaliście. No, jeżeli komuś nie odpowiedziałem, bo mi to gdzieś tam uciekło, to bardzo przepraszam, ale to jest tak, że jak ktoś dopisuje, to się, że tak powiem, wszystko przesuwa i jest problem. Bardzo mi było miło Państwa mówić, niestety nie widzieć, bo tylko mówić. Jestem za 2 tygodnie i życzę Państwu wesołych, błogosławionych, spokojnych świąt. Wszystkim w zdrowiu. Do zobaczenia.